Pomału dobiega koniec remontu infrastruktury znajdującej się pod płytą Jaworskiego Rynku. Wymieniona została sieć kanalizacji wodociągowa i gazowa. Firma energetyczna również zbliża się do końca wymiany swoich przyłączy. Obecnie rozstrzygany jest przetarg na wykonanie płyty rynku z kostki granitowej. Wraz z wymianą płyty rynku opracowana została koncepcja oświetlenia Jaworskiej Starówki. Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na wymianę naczyń płyty rynku, a jednocześnie jeżeli będziemy wymieniać tę płytę rynku, to również musimy pomyśleć o tym, że miasto, architektura to również jest oświetlenie. W związku z tym równolegle do tego jest opracowana koncepcja iluminacji zarówno ratusza, płyty rynku, jak i wszystkich kamienic wokół rynku. Myślę, że iluminacja dzisiaj i możliwości, które daje dzisiejsza technika, myślę tutaj o takim energooszczędnym oświetleniu LED-owym, które też daje duże możliwości, jeśli chodzi o barwy tego światła, można zmieniać barwy tego światła, będzie takim elementem dopełniającym, bo rzeczywiście wspaniała architektura, przepiękna płyta rynku, a jednocześnie będziemy mogli mieć jeszcze wspaniałych wiele innych wrażeń w porze nocnej, gdzie właśnie ta iluminacja będzie dawała możliwość oddawania jeszcze ciekawiej tych szczegółów i detali architektonicznych, tej naszej wspaniałej architektury, zieleni, jak również da nam możliwość zmiany tego wizerunku naszego rynku i na co dzień, i od święta. Czyli będzie troszeczkę inne oświetlenie na co dzień i inne w czasie świąt. Ponadto właśnie to nowoczesne oświetlenie LED-owe daje również możliwość przy zastosowaniu tych LED RGB, czyli pełny kolor, zmiany barw praktycznie, to są nieograniczone możliwości.